Siemaneczko, z tej strony Tomuś. Dziś wcielam się w rolę obserwatora i będziemy sobie oglądać Kamiego, jak on rozgrywa Ari, ale zanim to zrobię, to chciałbym wam powiedzieć, że wróciłem trochę wcześniej ze szpitala niż przewidywałem i zacznę trochę nagrywać materiał z setu 13, bo już niedługo wystartuje PBA, dokładnie za tydzień. Od razu zaznaczę, że możecie wejść na mojego Discorda, tam na kanale ogólnym będziemy prawdopodobnie siedzieć całymi dniami, to znaczy ja będę, żeby zrobić wam metę na set 13, a więc bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam również na mój dokument, który link macie w opisie i w podpiętym komentarzu, tam znajdziecie m.in. to, co teraz będę czytał. I zanim zaczniemy, również gierkę Kamiego, chciałem wam powiedzieć, jak grać Ari moim okiem, że tak powiem. Także generalne informacje to jest to, że możemy grać praktycznie z każdym hero augmentem w gierce Tom Ari i w sumie to nawet bym powiedział, że nawet bisem w kompozycji z Ari jest hitnąć jeden z tych hero augmentów na początku, ale od razu zaznaczę, jeżeli nie macie hero augmentu, to gracie po prostu szósty level, rolujecie na czterech bastionach Ari, do tego dodajecie Zoe i wchodzicie w ósmy poziom i dodajecie jako second carry Ryza oraz Tarika jako takiego głównego waszego tanka. Jeśli chodzi o Lilię, gramy tutaj 6 Bastion oraz 4 Solar. Jeśli chodzi o bisy na Lilię, jest to Betek Titan oraz Ionic Spark. Odkąd Titan dostał buffy na postać AP, to Titan jak najbardziej tutaj fajnie wchodzi. Jeśli chodzi o Ari, wrócę na chwilę, no to bisy na Ari jest to aktualnie Blue Buff, Giant Slayer oraz Jad Gauntlet. Możecie zapytać, czemu Giant Slayer? Ponieważ Ari sobie bardzo słabo radzi w momencie, kiedy jest bardzo silny tank z przodu. Przykładem może być chociażby Taric w portalach, albo Diana z emblematem portala, bo od razu mi przyszło do głowy ze względu na to, że ostatnią gierkę właśnie grałem na portale. A dzięki Giant Slayerowi ona może spokojnie przebijać te tanki i tak naprawdę też nawet jeżeli przejdzie na backlane, chociażby na takiego Ryza, to z Jad Gauntletem lub Rabadonem również zone-shotuje go, także Giant Slayer jest tutaj bardzo ważny, ale jeśli chodzi o takie itemy, które mogą wejść fajnie na Ari, jest to na pewno Rabadon, jest to na pewno Nashortów, nie Rabadon, tylko Red Buff, do tego możecie dołożyć oczywiście również Morello, Gunblade'a, Archangel Staffa, chociaż Archangel Staff jest tutaj trochę słabszy, ponieważ Ari boost jest najlepszy wtedy, kiedy odpala się od razu. Poppy, na Poppy najlepsze bisy to jest właśnie Betek, Sterak oraz Infinity Age, do tego dogrywamy praktycznie to samo, co w każdej kompozycji, czyli 6 Bastion, do tego second carry Ryze, wiadomo. Tutaj mamy Nunu, Hero Augment, na Nunu Betek, Archangel Staff oraz Warmog działa najlepiej, ale można do tego dorzucić drugiego Archangel Staffa oraz Titana, również second carry Ryze. A, jeszcze jedna rzecz, czym więcej macie jedynek na trójce, tym więcej macie AP z Arkany od Ari, ale to jest raczej wiadome. Shen, Hero Augment, najgorszy Hero Augment w gierce, jest on dosłownie albo C, albo D tierowy, ale w momencie, kiedy go dostaniecie na przykład na drugi Augment i wtedy już macie dwa Sheny, dwa, to czemu nie zagrać Betek, Rabadon oraz Jad Gauntlet. Kolejny, aha, tu nie był Shen, aha, dobra, rozumiem. Dwa razy Shena przypadkowo dałem, wybaczcie mi, za chwilę go usunę. Kolejną z kompozycji jest to Blitzcrank Hero Augment. Wtedy rolujecie go na czwartym, piątym poziomie na trójce i dodajecie dosłownie 6 Vanguardów i to samo co przed chwilą, a więc 4 razy Solar. Finalny board, taki standardowy, o którym mówiłem na początku, a więc rushujecie 6 poziom, rolujecie Ari na trójce, wchodzicie w 8 poziom i rolujecie Ari oraz Tarika na dwójce. Jeśli chodzi o itemy na Ari, to tutaj możecie sobie zobaczyć również augmenty pod tą kompozycję, jakie są najsilniejsze. No to wiadomo, że chcecie też hitnąć Bastion Cresta albo Solar Cresta, żeby zrobić albo 6 albo 8 bastionów, wtedy macie bardzo mocny stół. I to będzie na tyle, przepraszam, że tak długo to zajęło, my już przechodzimy do materiału. A my zaczynamy od augmentów, mamy Frost Crowna, mamy Freaky Friday oraz Omen, który jest wzmocniony. Omen jest taki standardowy, myślę, że można byłoby go wziąć. Oraz mamy jeden z najlepszych augmentów pod tą kompozycję, a mianowicie ten, który widzicie po środku. Polega on na tym, że musimy zrobić 4 postacie na 3 gwiazdki, a jak dobrze wiecie, w Ari najczęściej gra się Lilię, Poppy, Zoe oraz Ari na trójce, a więc za darmo dostajecie dzięki temu drop. Oczywiście Kami tutaj skautuje, aby zobaczyć, czy ktokolwiek idzie jego kompozycję, bo w momencie, kiedy weźmiecie ten augment, a tak naprawdę będziecie mieli 2-3 osoby w lobby, które idą Ari, no to będziecie mieli problem z hitnięciem tych postaci na poziom trzeci.
Od razu zaznaczę, Ari jest bardzo kontestowana nawet na High Elo w tym momencie, także na Low Elo pewnie też. Także zastanówcie się, czy chcecie na 100% grać tą Ari. I od razu mówię, jest jeszcze taka taktyka, którą też zauważyłem na High Elo, czyli wchodzicie w Ari na dwójce, na szóstym poziomie lub na piątym, wchodzicie w ósmy i gracie Ryza i Taryka na dwójce i to wam całkowicie wystarczy. Macie bardzo dobrego carry, który przechodzi wam w early oraz midgame, czyli Ari. Do tego gracie potężny frontlane, czyli gracie 4 bastiony, przejściowo na siódmym levelu nawet 6 bastionów, zależy jakie macie itemy. No i Taryk oraz... Taryk na dwójce oraz Ryze na dwójce da wam bardzo dużo. Ari również na 6 bastionach nie będzie tak mało biła, jak wam się wydaje. Także od razu mówię, że jeżeli ktoś by wam się wpierdzielił w kompozycję, bo tak często jest, to możecie zrobić taki tik i go trochę ograć, że on będzie Ari szukał w 100%, a wy wejdziecie sobie w ósemkę na spokojnie. Potem oczywiście jak zrobicie te postacie na dwie gwiazdki, to możecie wejść na spokojnie w 9, 10 poziom, dodać jakieś legendy. Diana na dwójce wam na pewno odda. I to jest jeden z ważniejszych pionków. Może być też oczywiście Yumi, może być Xerath, wtedy dodajecie też trzecią arkanę, dodajecie Xeratha, aby hitować chociażby wasze fajne czarmy na finał. Czarmów więcej jest pod AP, a więc w waszą kompozycję idealnie. Jak dodacie Yumi, to macie też trzy portale, Yumi wam leczy Taryka, no bardzo dużo możliwości jak widać, także tyle. Jeśli chodzi o Kamiego gierkę, wyciągany jest również Blixrank oraz Soraka i Zix, ale tutaj mało ma to znaczenie. Mamy zeslamowany Ionic Spark, od razu mówię, slam Ionic Sparka nie jest taki zły, ponieważ wbijecie wtedy więcej z AP postaci, a więc Ionic Spark w tempo, to w tempo oznacza, że czym wcześniej złożycie trochę gorsze itemy, tym troszeczkę jesteście silniejsi. Od razu mówię, Ionic Spark to jest taka słoneczna peleryna trochę, jeśli chodzi o granie tempa pod AP. Wyobraźcie sobie na przykład, że macie parę itemów, akurat Kami dostał dwa itemy na początku, chyba dostał każdy dwa itemy, tak mi się wydaje. No to jakbyście dostali trzy itemy i powiedzmy teraz Kami by wziął Attack Speed i złożyłby albo Statika, albo Red Buffa, albo na Shortufa, no to są itemy, których chcecie szukać na początku z Attack Speedu, jeśli chodzi o tą kompozycję, no to już by miał dwa itemy, jeden w tempo i kolejny właśnie grając tutaj z Attack Speedem. Mamy 30 ekonomii, mamy Ari, mamy Nunu, mamy Poppy, jednego Zixa ustawionego. Jedyne co mi się tutaj mniej podoba, to to, że Ionic Spark jest włożony na Poppy. Wydaje mi się, że Lilia aktualnie jako jednostka bez Hero Augmentu jest trochę silniejsza. A i swoją drogą, będzie to gra oczywiście bez Hero Augmentu, także to co mówiłem na początku się zgadza. Ale w momencie, kiedy będziecie chcieli zagrać bez Hero Augmentu, to ta gra wręcz jest idealna, dlatego ją znalazłem na YouTube. Jeśli chodzi o Kamiego, nie jest to pełnej klasy zawodnik, że to tak określę, nie jest to pros, który gra na tych. Jest to po prostu jakiś master, może grandmaster w niektórych aspektach, ale to też nie zależy od tego. Owszem, moja seria polegała na tym, żeby oglądać sobie prosów, ale w tym momencie, w którym opisałem wam Ari na początku, no to tylko tą gierkę niestety znalazłem na YouTube, która jest bez Hero Augmentu, a więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Mamy tutaj 36 ekonomii i 2 razy Nunu. Owszem, Nunu, tak jak mówiłem, chcecie zbierać, ponieważ jak zrobicie Nunu na trójce, no to większą macie siłę za pomocą waszej arkany na Ari. Ale w momencie, kiedy macie poświęcić 36 ekonomii, to lepiej te 2 razy Nunu sprzedać, wtedy macie równe 40 i większa ekonomia, większe pole do manewrów w późniejszym etapie, a więc ja osobiście wam polecam takich Nunu sprzedawać. Nie sprzedał niestety. Wy powinniście to zrobić, także to tak na przyszłość. Mamy Red Buffa, czyli Attack Speed. A więc mamy dwa Attack Speedy nawet dostał tutaj Kami, no to średnia sytuacja, ponieważ z dwóch Attack Speedów Ari niestety nie korzysta zbyt dobrze. Jest tutaj Hyper Roll na czwartym poziomie, a więc żebyście zrozumieli, że wam całe życie to tłumaczę. Jedynki można Hyper Rollować na czwartym poziomie, a więc zejść do niskiego poziomu ekonomii, aby hitnąć tą Zoe i Poppy na trójce. Albo wejść sobie na piąty poziom i Slow Rollować do 50 ekonomii Zoe i Poppy, a potem wejść w szósty i kończyć Ari. On tutaj zszedł sobie do 30. Do 30 bardzo często się schodzi zawsze w sumie na czwartym poziomie, także to też możecie zapamiętać. Jedyne co, jeszcze wam tip powiem, który wydaje mi się, że powinniście znać, wiedzieć. Od jakiegoś czasu reforgery działają tak,
że w momencie przed golemami, jeżeli wyciągnęlibyście sobie attack speed albo jakiś item z Ari, albo z Zoe, albo z Poppy, w tym przypadku najlepiej by było zdjąć z Poppy, bo z Ionic Sparka lepiej korzysta na przykład Lilia, to w 100% z golemów dostaniecie kolejny Reforger. A więc, jeżeli teraz będą wrajty i wyciągniecie sobie na przykład item z Lilii, ponieważ chcecie przenieść na Poppy, to dostaniecie automatycznie nowy Reforger z golemów, wrajtów, dragonów i tak dalej. Także warto itemy ściągać z danej postaci, której nie chcecie na niej itemów po prostu. Mamy Spellcaster, ok. Czyli tutaj akurat bardzo fajne zagranie, ponieważ zauważcie, macie dwa attack speedy, nie macie co zrobić z Lost Whisperem, macie zeslamowanego red buffa, nie macie dojścia do blue buffa, a więc nie macie łezki, a więc wzięcie tego pryzmatyka jest wręcz idealne, ponieważ macie dość, że mana moonę, to jeszcze kolejny pryzmatyczny item, który wejdzie bardzo dobrze na Ari, a mianowicie jest to Zonia. Zonia bardzo fajnie też wchodzi na Ryza, również mana moona też wchodzi na Ryza jako tako dobrze, ale chociaż gorzej o wiele niż na Ari. Także tutaj bardzo dobry wybór augmentów. Pamiętajcie, że augmenty to jest podstawa w tej gierce przynajmniej od jakichś 2-3 lat, a więc chcecie dobrze korzystać z augmentów. Tutaj ewidentnie wybrany bardzo, bardzo fajny augment. Tyle. Tutaj już mamy prawie 5-6 hunterów, ok. Dwa razy Huragan i Ginso. No, trochę ciekawie się tam dzieje. Tutaj mamy Mana Moonę i Red Buffa. Bardzo spokojne itemy, tak jak mówiłem, na Ari są bisowe itemy, a mianowicie jest ten Giant Slayer chociażby, ale taka standardowa Ari przyjmie naprawdę wszystkie itemy prawie pod AP, jakie istnieją. Nawet osobiście jakiś blue buff zamiast Shojina, czy chociażby Adaptive Helmetu również będzie tutaj fajnie kolabować. No i jak mówiłem wam wcześniej, będziecie startować właśnie z dwóch Szolarów, dwóch Witchcraftów oraz czterech Bastionów na szóstym poziomie. A i jeszcze jedna rzecz, granie w tempo, ostatnio właśnie tak zagrałem gierkę, czyli możecie itemizować również Hekalima. Takie itemy jak Betek, Sterak, podwójny Sterak. Jeżeli nie macie jakichś takich tankowatych itemów na Lilię, nie macie akurat tego augmentu, który on wybrał, czyli musicie faktycznie rolować po te trójki, to Hekarim na szóstym poziomie na dwójce, jeżeli zejdziecie do 30, żeby wyrolować Ari, też na tych itemach będzie chociażby spoko. No tutaj jak widać wchodzi już slow roll, mamy kolejnego Nunu, Ashka i Ziggs powinny być selnięte raczej prawdopodobnie, dokładnie. Mamy już dwie Zoe, jedna Zoe na dwójce. Mamy Tarika. No tutaj nie jestem pewien tego ruchu, tak szczerze. Nie jestem pewien, czy w aktualnym etapie Tarik będzie silniejszy od Lili 2. Na stage'u 4-1 owszem, ale na tym stage'u raczej zostawcie sobie tą Lili. Ten Tarik nie jest wybitnie... Przepraszam. Wybitnie jakiś silny. A dla stałych widzów mam nadzieję, że cieszycie się, że wróciłem trochę wcześniej, ale no, sytuacja była taka, że musiałem niestety, także zdarza się. Mamy Zonię. O, kolejna Poppy. Już prawie mamy wszystko na trójce, co potrzebne. Jedna Zoe brakuje, dwie Lilie oraz parę Poppy. Ten Nunu... Owszem, też może być na trójce, ale czy Nunu coś zmienia w momencie, kiedy nie gracie Hero Augmentu? Raczej nie, więc prawdopodobnie chcecie go zawsze sprzedać. Dla ekonomii, o to mi chodziło. Tutaj Zonia prawdopodobnie może wygrać, czy nie? No, jeszcze tego jednego czempiona chciałby Kami na pewno zbić. Ten Tarik selnięty. I on bardzo stawia na tego Nunu. Co jest dziwne bardzo. Ten Nunu powinien być selnięty. On nawet jak się wyleczy te 10% więcej, to nie jest aż tak wymagane. Naprawdę. Tarik tu 100% dałby lepszy slot, powiedzmy.
Tutaj fajnie sypnęło. Mamy Statika, mamy Shojina, mamy Guardbringera, na Ryza. Także tutaj akurat fajnie. Bardzo przyjemne itemy. No, tutaj nie ma miejsca niestety. Zrobił level, ok. To jest też rzecz, którą możecie, że tak powiem, robić, czyli agresywny level tylko po to, żeby zrobić sobie miejsce, bo tutaj tak naprawdę brakuje jedna Poppy oraz jedna Zoe, także tutaj schodzenie do zera jest akurat słabe. Powinien wracać do 50 ekonomii niż schodzić. Jest Shojin, jest Static, a jednak na shortów ja bym osobiście złożył Statika. Static jest znacznie lepszym itemem. Tak mi się przynajmniej zdaje. Ale dobra, tutaj miał lepsze itemy na Poppy. Takie bardziej agresywne, ok? Teraz rozumiem jego trochę ruch. Jeżeli macie ułożenie dojście do dwóch itemów, nie zauważyłem, że on ma ten Magic Resist na Poppy, ok? To w tym momencie akurat to się trochę bardziej opłacało. Dobrze, teraz rozumiem. O, mamy Solara, mamy Bastiona. Prawdopodobnie Bastion Crown jest tutaj instapikiem. Nowy rekrut raczej nie jest tutaj lepszy od Bastiona. I dostajemy też Steadfasta i wtedy weszłoby to na linię. Ale myśli nad tym nowym rekrutem. Dobra, jest Bastion. No tutaj ta ekonomia powinna być odnowiona zamiast szukana na nowo do zera. Dobra, tutaj brakuje jedna Arii. No trochę za... Wydaje mi się, że za ostro poszedł po tą ekonomię, znaczy do zera. Nigdy się nie zerujcie z ekonomią, naprawdę, nigdy. To znaczy, żebyście zrozumieli, bo często ludzie mylą niszczenie sobie ekonomii z tym, że schodzić poniżej 50. Poniżej 50, tak do 40, do 30, do 20, jeżeli brakuje wam naprawdę jedna na przykład Arii, tak jak w jego przypadku, to jest ok. Ale dosłownie zerowanie typu 1, 2, 5, 8 ekonomii, jest to przeważnie w 100% zawsze błąd, a więc nie róbcie tego, bo teraz odnowienie w jego przypadku ekonomii będzie bardzo, bardzo ciężkie, będzie musiał czekać około 8 minut, żeby przynajmniej zrobić level 7, a co dopiero wchodzić w 8 i tak dalej, także no zobaczycie, zresztą przyjrzyjcie się w tej gierce, jak Kami będzie długo odzyskiwał tą ekonomię. Te 10 ekonomii przynajmniej to jest standard, aby trzymać. On tu nadal roluje. No niestety, ciężko. Mamy kolejną Poppy. I mamy jedną Arii. No, jest jedna Arii. No i ostatnia rolka siadła i mamy tutaj wypłatę. Czyli Radiant item. Kolejny Warmog. No, mamy trzy fajne itemy. Oraz dostajemy Rabadona. Znosimy Rabadona. Okej, okay, Radiant Rabadon. No i tutaj, znaczy żebyście też wiedzieli, no tutaj no zrolował do zera i mu wyszło, ale też nie powiecie mi, że gdyby wrócił do 50 ekonomii, no to tą jedną Poppy oraz jedną Arii by hitnął po prostu, nie? Zbyt agresywnie tutaj zagranie po prostu. Zbyt agresywnie. Co to za tygrys przeleciał? Wytwy. Co to za na mapie tygrys jaki? No i teraz to już jest taka prosizna, bym powiedział, nie? Czyli wejście po prostu w czystej teorii w 9 i dodanie 8 bastionów, w jego przypadku 8, ponieważ ma kresta. Czyli 6 level, 7 level, 6 bastion, 8. 8 bastion, 7 i 8 bastion na 9. Dokładnie. Jeśli chodzi o bastion Cresta, to możecie dać na Ryza na przykład, możecie dać na Milio. Także akurat jeżeli macie Cresta na bastionach, to chcecie zawsze użyć tak naprawdę na waszym jakimś jednym szolarze. Także tyle. Z wiedzą i chcecie zawsze dostawić 8 bastionów. 8 bastionów naprawdę ma bardzo dużą przebitkę. A więc no. No i Arii Damage, Arii Damage.
No, Radiant Rabadon to już jest porządny na Ari, nie? Znaczy, wiecie o co chodzi? Ta Ari nie jest aktualnie silna, jeśli chodzi o samą Ari, ale bastiony są silne, rolowanie jedynek jest silne, szybko rolowanie trójki, czyli Ari na dwójce, znaczy na trójkę, przepraszam bardzo, są silne jednostki, czyli właśnie taki Hecarim pod jakiegoś Beteka czy Steraka w tempo jest bardzo, bardzo silny. Ojejus Maria. Co zrobił Kami? Powiedzcie mi, co zrobił w tym momencie? No stracił znowu całą ekonomię i znowu będzie odzyskiwał ją przez taki sam czas. No, ciężka sprawa, Kami, także nigdy nie grajcie w taki sposób. Odzyskanie ekonomii, zwłaszcza, że macie tu 43 HP. Ten szósty bastion dał mu power spike, ale nie na tyle, żeby akurat przed wrightami wchodzić w siódmy poziom, skoro za chwilę by miał 50 ekonomii i do 50 wszedłby se w siódmy i miałby 50 ekonomii, żeby wejść w ósmy. A więc tu bardzo, bardzo duży błąd. Bardzo duży błąd od Kamiego. Widzicie, możecie się w miarę uczyć nawet od trochę lepszych od siebie, ale... No jest tutaj Shen, ewidentnie chce wejść w 8 bastion. Czyli widzicie, jakby to powiedzieć, no nie łączy się to ze sobą, nie? Bo macie... chcecie wejść w 8 bastion, nawet Kami sobie teraz przyszykował 8 bastionów, macie emblemat Cresta, czyli chcecie wejść w 10, bo bez 10 poziomu nie ruszycie się na 8 bastion, po czym robicie takie gówno, w sensie wchodzicie, konsekwencja w TFT, ponownie to powiem, ale konsekwencja, chcecie wejść w 10, po czym wchodzicie w 7 na 0 ekonomii, no nielogiczne jest to. Ajejus. Wzięcie tego znowu, żeby zjechać z ekonomii 10 tylko po to, żeby na jedną walkę mieć Dragona. No jest to znowu silne, ale... Nie, nie, przepraszam, ale musicie zapamiętać, że takie rzeczy niszczą wam całkowicie ekonomię. Potem macie duży problem. Oczywiście, mądre używanie ekonomii jest spoko. W momencie, kiedy wiecie, schodzicie i macie plan. Macie plan na swoje rolowanie, nie? To wtedy jest okej. Ale w tym momencie... Te trzy błędy z ekonomią były bardzo, bardzo potężne i nie grajcie w taki sposób. I tyle. I ten dragon wzięty, gdzie on tego ziomka zestompował, wręcz bym powiedział, nie? Tu nie było zagrożenia jakiegokolwiek, tak szczerze. 6 bastion aktualnie jest naprawdę, naprawdę za silne, żeby pokonywać się z jakimś Warusem, który jest B-tierowy. No, Warus nie jest zbyt silny. Tutaj mamy Hoya, 2 gargulce oraz Jinx. O, tutaj fajny Charming siadł na Jinx, czyli zabrał manę. A nasz komp trochę na manie się opiera w niektórych aspektach. No Zonia tutaj wygra na 100%, no właśnie. Zonia jest bardzo irytująca, nie? Jako jednostka. Znaczy jako jednostka, jako item, który wrzucamy na naszą jednostkę. Szenik. O, tutaj mamy Manamunę. Briar 2! Oh my god! Briar 2 aktualnie jest bardzo fajna w momencie, kiedy macie ją na 9 poziomie i macie ekonomię tylko po to, żeby ją hitnąć. W sensie cały czas karmić. No, tutaj wytrzymuje dosyć sporo. Ale czy wygra na Ali? Znowu ta Zonia może wygrać. O nie no, karma ją z Morello sprokuje, nie? Czy nie? Oj! No, CC Godzillana. To jest najgorsze, co może być, czyli cecek od Zilana za darmo w ostatecznej walce, bo gdyby nie dostał tego ceceka, to by wygrała Ari. Ja pierdzielę, no czasami tak jest. Czasami tak kurde jest. No co tutaj byśmy chcieli wziąć? Raczej Steadfasta by był najlepszy, no za długo się tutaj Kami zastanawiał. No, Steadfast tutaj by siadł. Steadfast to jest chyba najlepszy item na bastiony, tak szczerze. Nie ma lepszego. Jeśli chodzi o tanka.
Znowu te same levelowanie. Nie levelujcie tak naprawdę. To jest bardzo słabe. Dobra, wrzucamy red buff. Akurat tutaj przeniesienie spoko, damy Infinity Age na Milio. Nie są to najlepsze itemy, ale zawsze jakieś tam skorzystania. No tutaj jest Veigar z Zonią. Koleś wziął te same, ten sam augment co Kami, okej. Okay. Wydaje mi się, czy dwie osoby wzięły te augmenty. Znaczy ten augment z Manamuną oraz Zonią. Mi się wydaje, że już trzeci raz widzę ten augment w tej gierce. No tutaj też jest ten augment, okej. Okay. To trzy osoby wzięły ten sam augment w gierce. No, nie zdarza się to zbyt często, nie? Za chwilę pójdę sobie kawę zrobić. Zacznę renderować materiał, żebyście mieli go jeszcze w środę. Gdzie, który jest dzisiaj dzień? No, środa. Akurat u niego ten augment to się jeszcze bardziej opłacał. Bo ziomek gra na artefaktach tylko i wyłącznie. Ej, ogólnie tak mi się wydaje, jakby grać Fiore, Gwen i Kamilinkę plus do tego Karmę, taki bardzo mieszany build z Chrono, to artefakty, ten augment pod artefakty może być jakiś cholernie broken, tak szczerze. Bo praktycznie wszystkie artefakty wchodzą dobrze. Zonia wchodzi dobrze, na, w sensie Gwen, ten item pod AD, który mam zmniejsza autoataki, wchodzi dobrze na Fiore, na Karmę wchodzą jakieś manamuny, jakieś Zonie też na Gwen. No tragedia. Manamuna też ostatecznie na jakąś Gwen. Tutaj wziął Thieves Glovesa bardzo dobrze, tak szczerze, i jeszcze dostał Steadfasta na tego. No i tutaj prawdopodobnie już nie wejdzie w 9 poziom, to znaczy nie powinniście polować w 9 poziom, kiedy już się lobby zamyka, a więc tutaj rolować po jakieś dobre czarmy po prostu. Ja nie powiem, tutaj był do zrobienia 9 poziom, to znaczy nawet 10 jakby się wyrobił, ale w momencie, kiedy zszedł z ekonomii w taki sposób, jaki zszedł, no to już raczej tutaj rolować po dobre czarmy i tyle. Jeżeli nie macie okazji wchodzić w 9 poziom albo w 8, to raczej kontrolujcie sobie bardzo dobre czarmy w danej walce. To jest spoko jak najbardziej. Tutaj Zonia, znaczy Zonia na 3. Wjebało mi się Zonia. Shyvana na 3. I 3 dragony zagrane. Jest rolowane. Dostań jeden artefakt, wziął. Co tu będzie najlepsze? Wydaje mi się, że kopia Milio by było najlepsza. Żeby mieć dwa razy Milio, dwa itemy rzuci. Najlepsze chyba tutaj. Przepraszam za psa w tle. Ale coś się tam wydarzyło. Może mnie napadają teraz. Może mnie napadają. Wziął to, co chciałem, tylko rzucił na Tarika. Wydaje mi się, że na Milio byłoby to lepsze. Znacznie. W ogóle taka ciekawostka. Ten augment, który wziął pierwszy. Tutaj teraz. Jako pierwszy był u mnie zagrany w secie 12 na PB. I też zagrałem Zoe jako, powiedzmy, second carry. Głównego carry. Już nie pamiętam teraz. Ale... traktujcie ten materiał jako bardziej taki edukacyjny, w sensie, że ja uczę trochę takiego Kamiego grać, bo Kami gra sobie for fun. Ja też nie hejtuję, nie? Jakby każdy gra i bierze fan z tej gierki, z czego innego. Kami akurat od początku gra sobie jako youtuber i nagrywa
kompozycje, które mu wyjdą, więc szanuję za to, że po prostu jest takim youtuberem, a nie innym, ale po prostu nie traktujcie tego, że oglądamy jakiegoś prosa w tym momencie, bo najczęściej nasze kochane filmy z Obserwatora są z jakiejś właśnie czelka 1000+, nie? To jest akurat najniższym, ale myślę, że nie będzie wam to przeszkadzać, jak przeszkadza, to napisz przeszkadza. Od jakiegoś czasu się wkręcam w te teksty, kurwa, przysięgam. Dobra, a jaki mamy finał? Finał mamy na pewno na Fiore jeden. Tutaj powinien wziąć tą Morganę, tylko dlatego, żeby nie siadła Morgana 2 u ziomka. No właśnie. No tutaj są nawet dwie Morgany w finale. Dobra, to 100% powinien wziąć Morganę, okej. Okay. Ale jeden ma nawet Morganę, to drugiemu typowi nie siądzie Morgana. A ten Archangel Staff zawsze można dać na Milio, prawda? Tutaj powinien wziąć tego Charma. Ten Charm nie był jakiś wybitnie zły. Tak szczerze, na ten Attack Speed. Za chwilę muszę iść po kawusie, rozumiecie to? Idę po kawę zaraz. Normalnie. Będzie kawa pita. No ta łezka na Nunu mogłaby siąść. Może by się odpalił dwa razy. No, odpaliłby się dwa razy. Już odpaliłby się trzy razy nawet z tą łezką, okej. Okay. No to ta łezka fajnie by siadła, nie powiem. No i tutaj te artefakty. I na karmie dobre. Uuu. Jeszcze nie odpadkami. Jeden HP, okej. Okay. Jeszcze z wami trochę zostanę. Ten Tarik 2 mógłby siąść, nie powiem. O, jest... Jest fajny charm akurat. Wzmocnienie chyba osoby, która ma najwięcej zdrowia, prawda? Czyli Lili w tym przypadku. Ale nie powinien wygrać na tego typa. Po prostu. Ale gra na Kona, okej. Okay. Na Klona może być trochę łatwiej. Chociaż i tak twierdzę, że przegra prawdopodobnie. I dostał jeszcze Charma, który daje CCK. Dwa te itemy pod AD na Fiorę. Jak ona dupnie na backlane. Nie dupa na backlane. Okej, okay, przegrał. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, mam nadzieję, że materiał się spodobał.